Czy wiesz, że 62% Polaków regularnie segreguje śmieci? Od 1 czerwca jest to obowiązkowe dla każdego w kraju. Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że śmieci nie są prawidłowo posegregowane, wtedy za dany miesiąc możemy zapłacić podwójną stawkę. Zapoznajmy się z zasadami, jaki produkt do jakiego koloru worka. Niebieski dla produktów papierowych. Nie wrzucamy papieru zatłuszczonego, zabrudzonego, mokrego ani kartonów po napojach. Żółty dla tworzyw sztucznych i metali. Nie należy wrzucać zabawek, butelek z zawartością, baterii, aerozoli. Zielony dla produktów szklanych, ale nie wolno wrzucać szyb, luster, porcelany, żarówek, opakowań po lekach. Brązowy dla odpadów ulegających biodegradacji. Należy wrzucać resztki jedzenia, kwiaty, liście, skoszoną trawę. Pozostałe pojemniki. Czarny przeznaczony jest na odpady zmieszane. Niepalny przeznaczony jest na wygaszony popiół z palenisk domowych. Pamiętaj, zawsze przed wyrzuceniem czegokolwiek opróżnij to. Jeśli masz śmieci, które nie pasują do żadnego pojemnika, zajrzyj na stronę www.segregujemy.info. Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko służy usługą i pomocą.